Cześć, tutaj Oczyni, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Sekund do pojawienia się stworów. Za głośno dźwięk. Z mistrzów brązu. I nie miałem za bardzo czasu nagrywać. Ale jest wreszcie film. Nie wiem, czego wrzuciłem. Dałem radę we wce. Chyba zdam radę, która jest godzina. To będzie 20:30. No dobra, niech będzie. Niech będzie, że jest dzisiaj. Dzisiaj to nagrywam, zaraz wam rzucę, postaram się. Tak, standardowo. Wybrałem postać, która miała najwięcej łapek. Nie, wybrałem drugą postać, która miała najwięcej łapek. Bo pierwszą postacią, która miała najwięcej łapek, był Galio. Szczerze, ucieszyłem się, żeby nie było, że Jax nie ma maestrii. Ucieszyłem się z faktu, że będzie Galio, bo to ciekawa postać. Znaczy, nie żebym jakoś wybitnie za nią przepadał i nią grał, w ogóle nią nie gram. Ale jest to nietypowa postać, na pewno niespotykana i byłoby po prostu ciekawie. Ale przejrzałem kilka kont, bo tylko kilka aktualnie miałem. I żadna niestety nie posiadała Galio. Galio kosztuje 6300 i pewnie nie każdego stać na postać, która nie za bardzo jest używana. Dlatego też... Dlatego. Przeciwnik pokonany. Orzysz w mordę. Dlatego też. Informuję, że wybrałem postać drugą. Ach. Dobra, flash za flasha. Wybrałem postać drugą, jaka była w kolejności łapek, czyli Poppy wybrana przez... znaczy wytypowana przez... Boże, naprawdę on przeżyje? Flash, no niepotrzebnie, bo już miałem pasywkę. Vernitraxa, którego możecie kojarzyć. Jeżeli ktoś czyta komentarze, to często w Renitrax się pojawia. Dobrze, trochę się zamotałem, bo był ostry start, no więc została wybrana Poppy, ale Galio cały czas może być piknięty. Jeżeli pod tym filmem zbierze on równie dużo łapek jak pod poprzednim, czyli standardowo, wybieramy postać na zasadzie takiej, że kto więcej ma łapek? Jaki komentarz z postacią najwięcej ma łapek? O, żeby było jasne. Ta postać... Boże, nie umiem grać. Dlaczego on ma Ignite? Dlaczego on miał Ignite'a? God damn it! Dlaczego on miał Ignite'a i dlaczego nie użyłem W-Poppy w odpowiednim momencie? W ogóle może się na zapas, on tak by użył E, bo pewnie nie wie, co robi W-Poppy. Skopałem. Tak. Nie wiedziałem, że ma Ignite'a. Smutno. No, czyli postać z największą liczbą, komentarz o postaci z największą liczbą łapek wygrywa i ta postać zostaje wybrana w następnym odcinku Mistrzów Brązu. Ja naprawdę za każdym razem mam taki problem, żeby o tym powiedzieć, żeby to wyjaśnić, chociaż to takie proste, każdy wie, o co chodzi już, więc standardowo jedziemy jednym trybem. Dalej przypominam, że w kryzysowych sytuacjach może się zdarzyć, że zostanie wybrana postać druga w kolejności, tak jak w tym odcinku i w poprzednim odcinku. Ale w miarę możliwości postaram się działać z tą pierwszą. Boże, nie trafiłem. Naprawdę go nie zrzuciłem z tego cholerstwa. A, minion! No, można go spróbować po prostu utwarmić. Hahaha! No, nie dostał stuna, bo akurat spadł. Smutno. Dobra, Poppy. Poppy top. Co można o tej postaci powiedzieć? Jest op aktualnie, ale nie tak op jak na przykład Maokai top. No ok, top jest jeszcze bardziej op. Dlaczego mój team dostaje tak srogo w pierdziel?
Do tego was proszę o, może od razu na starcie o łapkę w górę, jak już oglądacie. Proszę was o słodki komentarz, komentarz z postacią, albo zlajkowanie bardziej komentarza z postacią, którą chcecie, żeby została wybrana do następnego odcinku Mistrzów Brązu. A, nie wyszło. No nie zabiję go nigdy. No, greedy na creepy. Dobra, cofamy się. Tak, udostępnienie filmu i ogólnie buziaczki i całuski i subskrypcje, bo zauważyłem i cały czas to się powtarza, że sporo osób film ogląda, a nie ma subskrypcji i wtedy potem im się jedynie w polecanych wyświetla, a nie w tej zakładce subskrypcja, z której ja osobiście bardzo często korzystam. No i oczywiście dzwoneczek, bo wtedy sam... Wtedy jest jeszcze bardziej. Jeszcze po prostu będziecie wiedzieć, że film się nowy pojawiał, że nowy odcinek Mistrzów Brązu jest. A chyba chcecie, prawda? Ulti. To było dość oczywiste, Jasu. Wywaliłeś się, bo tak... Ja chcę to. Potem mogę chcieć to. I to. Tak, więc co, standardowa gra popi. Już się wywaliłem, więc to oczywiście nie będzie odcinek, w którym nie umrę. Te pułapki są za blisko. Dodatkowo bardzo ważna sprawa. Musicie mi dosłać konta. Bo tak jak na początku był lekki szał i tych kont trochę było, tak na ten moment one trochę utonęły. Jeżeli wasze konto nie wystąpiło w Mistrzach Brązu w tym sezonie, bo w poprzednim jak wystąpiło, to i tak znowu może wystąpić, ale jak w tym jeszcze nie wystąpiło, a wysłaliście je wcześniej, to możecie odnowić jakby wysłanie tego. Wtedy jest większa szansa, że wasze konto zostanie wybrane i pamiętajcie, że to musi być brąz 3. Uff, świetnie. Brąz 3, bądź brąz 4, bądź brąz 5, najlepiej brąz 5. Ale jest tylko z dywizji solo queue, a nie z flexa, bo z flexa się nie liczy. A, przerwałem teraz. Nie mam jeszcze ulti, niestety. Kurczę, nie tak miał być. Dobra, muszę rekonać. Chciałem ograć, a wyszło jak zwykle. Zdążył się chyba naładować na full, co? Nie? To trudno. Kapo. On serio nie wie, że tak to działa. Z nim będziesz lane'ował, bo już nie dajesz rady? Łatwo. Ja go jeszcze zabiję. Pobiegł. A, już mu się Skarl odnawiało. Jakby mu się odnowiło, to byli tam. Nie.
świetne użycie Q. Tak, więc nadsyłamy konta na maila taocinowo@gmail.com, który jest zresztą podany jak zwykle w opisie. Nie. No, pamiętam, że dostałem parę kont, które jest na Flexie w Brązie, a to nie o to się rozchodzi. A w ogóle fajny skin jest na tej popi, więc fajnie, że to konto akurat wybrałem. W ogóle nie powiedziałem wam, konto jest w Brązie 3. Więc jest jakby najwyższy pułap dostępny. I szczerze nie sprawdzałem. Akurat creep skin. Zrobili smoka górskiego. Co prawda, ale smoka. Czekajcie, spróbuję czegoś. O, dobra, co dużo creepów. A ja nie mam W. Ale trochę, szczerze mówiąc, ta animacja rzucania auta tego, tą tarczą, tym baklerem trochę trwa. Myślałem, że krócej trwa. Jednak za długo. Te dive'y. A ten Jax, który biega w kółko. Smutno. Smutno bardzo. Dobra. Co będziemy chcieli robić? To możemy właściwie zrobić, żeby trochę dalej zabrać. Nie mam teleporta. Niestety. No to wzięli to. Wtedy ona dalej idzie do przodu. Zobaczy Heimera, to się cofnie, a Heimer jej nie zabije. O Boże, Heimer, serio. Czy ja drugi powinienem maksować W, czy... Dobra, użycie ulti, co? Ale on chociaż wie, co ma robić. Zabij, no. Dobra, chyba W powinienem maksować drugie. Bo to jest... Dobra, to coś. Farma na topie. Spuszujmy to wreszcie. Przyda się mieć jakąś wieżę wziętą, chociaż jedną. Bakla. No co, Poppy? Znana wam na pewno postać. O ja nie zapomniałem. Złaś z tego czegoś. Leona. Aha! No nie! Wsiadł skubany.
Tak już byłem martwy. O tak, pokaż swoją umiejętność, jaki ty dobry jesteś. 2-5-2. Ta gierka nie wygląda najlepiej. Chociaż. Jak się rozkręcę? Chociaż Poppy to jest jednak tanki. Tanki z pranki. Takie wiecie, prankowanie dziewczyny piosenką, czy inne super pranki. Popychanie ludzi na ulicy. Mój ulubiony prank. Ewentualnie jebanie policji. To jest też fajny prank. Najlepszy prank u wszystkich najlepszych pranksterów. Cześć. Zostawcie mnie. Gdzie on jest? Coś mnie Holender skurstowało. Wyszło jak zwykle. Ona przeżyła. Smutno. Za dużo armora zamówiła, że gres. Co następne? A zrobimy sobie ten. Też co doda AD przy okazji. Ale ona ma kiepskie przeliczniki. Szału nie ma, może tak. Trochę się zapuszczają głęboko. A ty, Jax, jesteś papierowy. Idealnie na linii stanąłem. No, co mi kradniesz to? Wszystko mi pokradli. Cześć. Jax. Nara. Zajmijmy się nią. Ha, mam cię. No nie! Nie przebiło i do wieży i umrę. Nie, nie umarłem, ale... Przykro. Caitlinka, dajesz! Co to było? Jak ten flash dziwnie wygląda, jakbym się po niej przejechał. O ja nie wyłączyłem Facebooka, serio. Dobra, ważne, że my mamy smoka, że się wszystko ładnie nagrywa. On jest full AP, a ja nie mam tyle magic resa. Zabiłem się. Ja pierniczę, naprawdę się zabiłem. On nie był taki głupi, myślałem, że będzie głupi, użyje ten autoataku, że mu przerwie się. A w sumie tak jakby się zastanowić, to nie wiem, czy to przerywa. Autoatak po eko moje w. Ciężko stwierdzić. Forma na topie.
Panie Jezusie, we mnie wbiłeś sam. Nie mam ulti. Nie wbiłeś się sam. Ale przyszedł Jax. Tak miał być. I teraz was pozabijają, a ja podostaję asysty. Haha, 3 za 1. Wszystko zgodnie z moim planem. Szkoda tylko, że nasi zginęli na micie. Fuck you! Bitch! Fuck you! Fuck you! Ale opluty. W ogóle powinienem kupić prawie inny totem widzenia. Znaczy totem kontroli. Zapomniałem. Dobra. Nie, jak Jax to nie. Jakby była Caitlynka, to mi. Bot is mine, guys. Dobra, oni tak tu przy... O, freaky. Odpuścił. Kołczan prawidłowości. Szczerze, nie wygrywamy tej gry. To wygląda jak zwykle. Do góry. No strzelaj, Caitlyn, może? O Boże, dopiero jak je zabili, to zaczęła strzelać. Smutno. To jeszcze nie ten moment gry, kiedy jestem nieśmiertelny. Ale też jak jestem nieśmiertelny, to nie robię to na damage'a. Nice. Czemu on nie ma E? No, teraz serio tak Jaxowi schodzi, że schodzi pojedynczo wszystko, a nie wszystkie staki naraz? Tak zawsze było, czy nie? Wydaje mi się, że nie. GG. To jest podstawowa komenda w League of Legends w brązie aktualnym. To jest GG, nieważne po której stronie. I'm alone, Leona, no help on me. No help i koniec. I don't carry him. Widzicie? Tak nie róbcie. Jest! Mam kraba. Po tygodniu. Stuna powinien dostać. Co tam się odpiernicza? No to jemy. Patrz. Baited. Nie wyszło mi totalnie. Znowu w życiu mi nie wyszło. Chciałem sfleszować, żeby ją przybić do ściany, żeby szybko umarła. Sfleszowałem i trafiłem w miniona. Nie. Po prostu, no nie. Mistrz świata. Popka życia. Znowu w życiu mi też nie wyszło. Ale ogro, ale to było dobre. Flesze wybuchły. Użyj roślinki! Ale użyłeś roślinki. Ale spejtowałeś. Tak miało być. Czekajcie, ja mam teleport. No weźmy się tutaj, pnijmy. Oni tak wszyscy się tam biją. To może być jakiś sposób na tę grę. A dupa. Zużyłem wszystkie cooldowny, ona tu jest. Ona mnie będzie gonić? Ale on głupia. Zaraz napiszę na czacie Leona no help. I'm XT.
O Boże. Nie, ona nie jest głupia, ona jest nieograna. Team playu im brakuje. Śmiechłem. Goni Poppy, wychodzi spod własnego tureta i pisze, że jest sama. No jak sama tam polazła, to jest sama. Nie mam flash. A, dobra, Leona. A, nie zdążyłem jeszcze kół użyć. Ten to nic nie zrobi już. Ma item, którego nie używa. Jax, use item! A, Yasuo. Okej, okay, zatrzymał się, użył warda i stoi. Jest nieźle. Dobra, czego ja więcej potrzebuję? Jeszcze trochę mazy Grezista, jeszcze trochę... Czy więcej demygy? Czy ten item ma sens? Wszystko ma sens. A tam, na grubym cieście. Co się będzie? Ja się wcale nie pieszczę. Super, 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 jeszcze raz powiesz super i was ogram, super, widzicie jak ich ogrywam, nawet zdejmuję ręce z klawiatury, wygrywam ten teamfight, taki dobry jestem. Boże, że oni naprawdę przez cały teamfight nie sfokusowali nawet przez ułamek sekundy naszego AD Carry. Naprawdę? 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 To na użyciu i nie wyszło. Teraz pojedynczo się nas będą wbijać, już to czuję. Nie? Nie? To nie. Naprawdę na pałę i pomidę. Widzą mnie! Podbiję ich! Ale dostali kom. Szkoda, że nasz ADK dopiero teraz przyszedł. Lecz to było głupie. Nie. Naprawdę poszedł surrender. Naprawdę. Ale byśmy ich tam pozabijali, jeszcze bym to przeżył, bo dostałem tarczę. Czy nie? Zastunowałem po prostu. Nieważne. Jest win. Jest victory. A, no i oczywiście nie widzicie ekranu końcowego. Tego się nie da odpalić, ale... S minus dostałem, 10, 8, 13 i na czacie oczywiście zgadnijcie kto? Miss Fortune napisała no teamwork. Po tej akcji na bocie zdecydowanie o to chodziło. Zrobiłem popi największy damage i to by było na tyle. Przypominam, żebyście pisali i głosowali na głosowali komentarz na ten, którą postać chcecie. Ostatnio miał być Galio, no ale jak mówię, nie było konta. Dlatego też przysyłajcie konta, łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku Mistrza Brązu. Na razie.